Cześć dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Świat Linux, dzisiaj mam towarzyszkę życia. Wiele razy pod filmami dostaję różne pytania. Jaki Linux wybrać, który desktop, jaki pulpit bym... Po... O, powiem to tak, co trzeba zrobić, w ogóle jak się na tym pracuje, i tak dalej, tak dalej. ludzi, wiele osób, wielu ludzi, tak. Nie mają czasu, nie mają ochoty albo nie mają nawet, nie wiem, no pendrive'a, tak, żeby ściągnąć sobie danego PSM Linuxa i nagrać go na Live CD, Live USB, włożyć do kompa i sprawdzić u siebie tak? Można to zrobić zupełnie, zupełnie inaczej. Można to zrobić bardzo prosto za pomocą jednej fajnej stronki internetowej. Ja taki film już kiedyś zrobiłem, lata temu, chyba ze 3, 3 lata temu ponad. Niestety tam ten projekt upadł, ale pojawił się nowy. Która umożliwia nam sprawdzenie pingwina, nie instalując go w ogóle u siebie na komputerze. Jest to połączenie zdalne z jakimś tam serwerem, tak zwaną maszyną wirtualną, gdzie będzie można sobie sprawdzić kilkanaście albo kilkadziesiąt pingwinów całkowicie za free. I naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które przychodzą z Windowsa jak widzą, Jezus, Christ, ja mam jednego Windowsa, dobry tata Microsoft czy mamusia Microsoft mi wszystko podaje, a tutaj trzeba wybrać. Wybór jest ogromny. Myślę, że ten filmik i ta strona wiele, wielu osobom pomoże w wyborze powiedzmy dystrybucji ewentualnie przynajmniej w zapoznaniu się z wyglądem tego Pingwina i pierwszym takim można powiedzieć wybraniu sobie danej rzeczy. Tak, będę kontynuował, jak kotka się tutaj wyśpi. Gorąco zapraszam na film. No jak widzieliście, mam tutaj troszeczkę tak utrudnione zadanie. Dzisiaj mam, nie mam dostępu do klawiatury, powiem to w ten sposób, życie. Nie będę potrzebował. Poradzimy sobie samą myszką. Samą myszką sobie raczej poradzimy. Tak jak mówiłem, osoba początkująca w pingwinie, no to to ma mały problem, tak? Bo Zaczyna sobie, powiedzmy, szukać albo, nie wiem, udaje się znaleźć mój kanał na YouTubie i zobaczy 800 filmów i go po prostu... I tą osobę... O Jezu, nie! Nie, albo zacznie czytać różne strony internetowe i tak dalej, i tak dalej. Red Haty, Debiany, Fedory, w ogóle tego jest na tony jakieś. Pacmany, DNFy. tego jest tyle, że po prostu się połapać nie idzie, tak? Naprawdę stron tym jest bardzo, bardzo dużo. Samych dystrybucji jest wiadomo, 600 ponad aktywnych, więc tego jest po prostu, pojęta na tony wszystkiego, nie? I, i... Ciężko, ja sobie zdaję sprawę, tak, że ja mam w miarę, znaczy light, no, wiadomo o co chodzi w mojej sytuacji, tak, że ja mam bardzo dużo czasu, niektórzy tego czasu nie mają, a chcieliby spróbować sobie takiego pingwinka, jak to mniej więcej wygląda, jak to się zachowuje, a czytać tych wszystkich materiałów, te, tego wszystkiego, to to jest na tony i to może zająć tygodnie, jak nie miesiące, tak. O, Czesiu przyszedł, dzień dobry, przyszło nam drugie kota, popatrzcie sobie, proszę bardzo, dzisiaj jest koci film, ale nie unboxing. Czesiu, ale ten ogonek to tak jest, tam jest. No, wracając wracając bym powiedział do tematu. Muszę chyba dokupić więcej jakiś... Dzień dobry? Tak, ja też. Ja ciebie też. No widzicie, widzicie jak to wygląda tutaj. Powstało coś takiego, znaczy... Kiedyś istniała stronka DistroTest. Ja ją nagrywałem, pokazywałem ją na kanale. Całkiem nieźle to chodziło, cudów nie było. Były tam tony, autentycznie tony różnych dystrybucji. Projekt upadł. Projekt, niestety, swego czasu po prostu upadł no pewnie ze względów finansowych, tak? No bo mało kto dorzuca się tipami do takich rzeczy do tematu open source i tipów i tak dalej, to by się przydało osobny film zrobić. Ja postaram się zrobić coś takiego, chociaż wiele razy o tym mówiłem, nie? I niestety niewspomaganie przez osoby, które korzystają z tego, czy, czy nawet większe firmy, powoduje, że jest wielki, wielki problem. Popatrzcie, co tu się dzieje. Coś pięknego. Tu jest jedno, a tam drugie sobie kwitnie, o. No i to teraz, teraz to już w ogóle tak z myszką mam problem mały. No ale Myszka koło kotów to jest dobry pomysł. Nie? Więc dzisiaj chciałbym wam pokazać stronę, która nazywa się tutaj Distro Sea. Tak, mam nadzieję że miniaturka też się podobała, bardzo fajna mapka. E, słuchajcie, ta stronka jest całkowicie bezpłatna. E, miło by było, gdybyście z tego korzystali, ewentualnie gdyby wam się przydało w wyborze. Moment, bo Czes Czesiek chce mnie ugryźć. Gdybyście z tego skorzystali, to by wam pomogło. Panowie i Panie, dorzućcie chociaż parę groszy dla twórców tego, bo ten projekt może znowu upaść i będziemy w czarnej lesie, powiem to tak, sekundę, masakra się tu od, odchodzi, kotka się właśnie skopała, zdenerwowała trochę. No sorry, te filmy czasami tak wyglądają, są bardzo nieprofesjonalne i tak dalej. Ale to ma swój urok, ja wiem. I po prostu wspomóżcie ten projekt, bo, bo za chwilę, znaczy za chwilę, za jakiś czas może już go znowu nie być, bo po prostu ekipa nie wyrobi tutaj z opłatami, bo opłaty na pewno są duże, to musi stać serwerownia. Tutaj muszą być goście, którzy ogarniają to wszystko, bo to działa na tak zwanym wirtualizatorze qm u QVM, tak. tak. A jest naprawdę bajka, bo co nam to umożliwia? To że mogę sobie sprawdzić danego pingwina, jak on wygląda, jak on działa i jak się zachowuje. Tak, jasne. A wejdę sobie tutaj na jakiegoś na przykład, wejdźmy sobie na coś dziwnego. Wejdźmy sobie na elementarii, tak? To mamy do wyboru 7.0 albo 7.1. Ja sobie zdaję sprawę z tego, wiele osób również może powiedzieć, że beznadziejnie, bo nie sprawdzisz jak to na własnym komputerze działa. No tak, nie sprawdzisz tego. Że najlepiej jest sprawdzić na własnym kompie, co wykrywa, co nie działa, co działa i tak dalej. Ale zanim sobie wybierzemy to distro do testu, to przecież nie nagramy, nie wiem, 500 pendrive'ów, czy bez, załóżmy 20 pendrive'ów i po kolei to wszystko sprawdzać i tak dalej. Ewentualnie to, to nie zadziała, tamto nie zadziała i człowiek dostanie frustracji. Natomiast dzięki takiej stronie, jak tutaj jest, yy, możecie szybko zobaczyć, jaki jest ten pulpit, jak on wygląda, od razu powiem, że tutaj te maszyny wirtualne, te dystrybucje, które tutaj są, o mam trochę zwolnionego miejsca, tutaj nie ma dostępu do internetu w nich, nie ma zero, po prostu sieć jest odcięta całkowicie. Ja się w sumie nie dziwię, dlatego że przecież można by tu taki szpindle odwalać, haki, dziwne rzeczy z tych dystrybucji że głowa mała, więc autorzy się po prostu zabezpieczyli. Ale po to, żeby przetestować, zobaczyć jak ten pulpit wygląda, jakie to są ewentualnie programy, to wy nie potrzebujecie robić aktualizacji tej, tej danej dystrybucji, czy przeglądać internetu i tak dalej, tak dalej. Bo jeżeli sobie już to przejrzycie, załóżmy, to będzie opcja: "O, to mi się podoba, fajne, dobra". Przechodzę sobie na stronę elementarii, na przykład, nagrywam pendrive'a, odpalam sobie z live USB, bo większość Pingwinów, Linuxów, można uruchomić bez instalacji na dysku. Wkładasz i masz. I wtedy sprawdzisz sobie, jak działa WiFi, jak działa Twoja karta grafiki i inne innego tego rodzaju rzeczy, ale to pozwoli sprawdzić, zobaczyć, jak ten pingwin wygląda. Czy mi pasuje grafika. Nie wiem, popisać sobie na przykład, o, dowiedziałem się o apcie, no to napiszę sobie Apt. Poznam te. Konsole na przykład, jeżeli chce to mogę sobie jakieś polecenia tu wpisywać, tak? Więc tu jest po prostu bajka. Do takich rzeczy ta strona jest fantastyczna. Jeżeli chcesz poznać pełną wydajność, zobaczyć tak jak powiedziałem przed chwilą, tak? To zainstaluj tego Linuxa u siebie na żywym sprzęcie, bo również wiadomo, że z pendrive'a, no to, to różne te pendrive'y są. Można sobie odpalić to na przykład na... z dysku SSD podłączonego przez przejściówkę na USB, tak. I już jest zasuwa to elegancko, automatycznie tak jak zainstalowany pingwin. Więc naprawdę jest ok, jak widać, no troszeczkę długo nam się to ładuje, ale myślę, że tyle to sobie można poczekać, tak. Zdawajcie sobie sprawę, to co powiedziałem przed chwilą, że jest sobota po południu, jest weekend po południu i te serwery będą na maksa po prostu dowalone, tak. Ja już nie będę wybierał polskiego i tak dalej, i tak dalej. Default całkowity po prostu tutaj lecę, że to pewnie default. Fajne, nie? To, to jest właśnie idealna stronka do tego rodzaju rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie tu są ewentualnie funkcje? Jakie są programy zainstalowane? Powiedzmy standardowo, czy jakieś tutaj pojawiają? Jak to w ogóle obsłużyć? A może, może używam GNOMI, chcę zobaczyć, czym jest KDE Plasma? Albo czym jest to? Albo czym jest załóżmy tamto? Nigdy nie używam dystrybucji serwerowej. Zaraz sobie przejdziemy, zobaczycie, jak to wygląda. nie? więc to jest naprawdę autentycznie bajka i to chodzi całkiem dobrze. Poparcie się. No, nie wiadomo, że nie ma tutaj cudów, tak. Ale mimo wszystko to nie służy do robienia cudów. Gdybyście mieli problemy jakieś, można sobie tutaj ewentualnie spróbować ustalić, ustawić na przykład jakość, kompresję zwiększyć, czy jakość zmniejszyć cokolwiek innego, tak? I wtedy to powinno chodzić troszeczkę lepiej, jest taka teoretycznie opcja. A tak jak mówię, tu, tutaj i tak nie ma internetu, więc sobie nie zobaczycie benchmarków i innych dziwnych rzeczy, ale podstawowe rzeczy są i do tego. To jest po prostu perfekcyjny, świetny projekt. Powiem tak, że jest tutaj Gentoo. Yy, ja odpaliłem sobie to Gentoo. Niestety problem jest, znaczy problem. No jest taki, że dostajecie czarną kosolę i, i możliwość ewentualnej instalacji. Nie wiem na czym to polega, ale no pewnie możecie sobie sprawdzić tak na dzień dobry, nie? Tylko i wyłącznie. Yy, serwerówkę miałem sprawdzić tutaj jedną. Wejdźmy sobie na Centosa. Ja nigdy nie widziałem Centosa. Yy, wow! DVD 1 but. 8 czy k DVD 1 czy but? Kurde, nie wiem, którego użyć. To, że, to trochę trwa, jednak znaczy, zmieniłem na buta, bo tam była masakra, to tutaj widzę też, niestety, dość dużo ludzi jest chyba do tego, albo sobie używają. To nie ma problemu najmniejszego, że chce się trochę... O, poszło, elegancko. Chce się trochę zapoznać z... Aha, bo to jest Instalka. O, widzicie, to jest Dismedia. A, bo to jest Instalka tylko, kurde, Instal Centos, ujujuj, to spróbuję jeszcze tamto drugie odpalić. Wybrałem drugie i też jest, jest, teraz już jest pięć osób do tego, cztery, no jestem czwarty w kolejce, tak, spróbuję tego ósemkę, bo na, na dziewiątce tam już jest 10 osób w tej chwili, więc jest masakra mała, nie. Ale można sobie przejść na stronę dystrybucji i zacząć czytać na przykład, czym jest, czym jest Centos, jak to się ogarnia, jakie są podstawy tego załóżmy, nie, i jak czekając sobie na to, że tam się zwolni, powiedzmy, slot dla was, to będziecie mogli sobie o tym po prostu poczytać. To jest świetną sprawą, nie? Przy okazji się douczyć. Dobra, mam sesję. Mam nadzieję, że to nie jest but, bo jeżeli... Ta... Kurde, to samo. No instalka. Myślałem, że mogę się dostać centralnie do działającego systemu, ale widać, że jednak chyba niezbyt, nie za bardzo. No tu mi się odpala i odpala mi się centos, a ja odpaliłem sobie drugą stronkę na przykład, tak? Nie wiem, co tu kurde, no chcę zobaczyć Nixosa. Plasma 5, Nixos, dziękuję. Jedziemy starszą tą. Zero, no to lecimy z Nixosem w takim razie, nie? Pytanie, czy mogę sobie dwa sloty zająć z jednego IP, czy nie? Zaraz zobaczymy zresztą. Wywaliło mnie. Czyli możemy używać tylko i wyłącznie jednej sesji. No, no w sumie to jest dobre, bo ktoś by sobie odpalił 50,5 serwera, odpalił na przykład z jakiegoś bota albo czegokolwiek innego, nie? Ok, no to zobaczmy sobie Nixosa. No trudno, widocznie nie jest mi przeznaczona praca na, na Centosie dzisiaj, załóżmy tak. Wiecie, że nigdy Nixosa nie używałem, nawet nie widziałem, jak to, to wygląda, nawet nie wiem, jakoś tak odrzuca mnie trochę to distro w sensie tej całej konfiguracji i burlek grzebania i wielu innych rzeczy. Nie ma partycji, no dobra, ale nas nie interesuje instalowanie tego, okej, okay, spoko, nie ma problemu. Zobaczmy sobie tak. No, no widać, że plazma to tak, tak średnio najeżdża już, chociaż, no, nie jest źle, w każdym razie. Odpalam sobie konsolę i mogę zobaczyć sobie, nie wiem, na CD, etc., nie wiem, gdzie tu są bliki konfiguracyjne, pewnie w Nixosie, coś takiego, tak? Nixos, OK. Nigdy nie miałem z tym do czynienia, OK, no to sobie popatrzę, tak? I... Configuration nix. Zobaczmy, co to jest. Dajmy sobie nano configuration nix. I już się mogę z tym zapoznać bez grzebania. No dużo to tutaj nie ma, nie. No bardzo dużo tutaj nie ma. Tak jak mówię, nie mam pojęcia o tym systemie żadnego, nie. W każdym razie widzicie, co można sobie tutaj zrobić, tak? Bez bez żadnego strachu, że uszkodzicie sobie partycję na dysku, że Wam Windowsa rozwali albo innego pingwina cokolwiek tego jest, tak? I możecie sobie tutaj w miarę sensownie na tym popracować, tak? Więc naprawdę ja bardzo, bardzo gorąco polecam sprawdzić sobie ten projekt, szczególnie, że to nic nie kosztuje. Tak jak mówię, jeżeli komukolwiek nowemu to pomoże, to dorzuć tam, nie wiem, 5 zł, 10 zł, 20, zł, jeżeli cię stać, bo, bo im to po prostu pomoże, to się wydaje, że. Dolara, 5 dolarów, 10 dolarów, co to jest? Tak jak ja powtarzam, niech takich ktośów będzie stół i oni już będą mieli na no opłacenie miesięcznego, nie wiem, prądu za serwery, czy transferu, czy czegokolwiek jeszcze innego, nie? Dlatego warto wspomagać takie projekty, naprawdę warto, bo dzięki waszym dotacjom, nie to, że wymusicie, tak jak w oprogramowaniu zamkniętym czy w Windowsie, musicie zapłacić, bo jak nie, to się przeciejcie sobie gdzie indziej, tak? Tylko, że tutaj od Waszej dobrej woli zależy rozbudowa tych projektów, utrzymanie tych projektów, że w ogóle będą funkcjonowały i, i de facto tyle, nie? Dobra, słuchajcie, kończę, bo nie chcę przedłużać. Jest sobota, tak jak powiedziałem już nieraz, po południu, to będzie coraz gorzej de facto chodzić, tak, no bo coraz więcej obciążenie, coraz więcej ludzi się tutaj dołoży na pewno. E, polecam strunkę, naprawdę, polecam to sprawdzić, zobaczyć, bo myślę po prostu warto, nie? I, I czy zaczynasz z pingwinem, czy chcesz się zmienić sobie pingwina na coś innego, już będziesz widzieć, na czym możesz ewentualnie stać, nie? A żeby sprawdzić, jak to naprawdę będzie chodzić u ciebie, Ej, pendrive'a, nagraj, jeżeli sobie tutaj już wybrałeś załóż mnie, nie? i zacznij używać, sprawdził siebie jak ten pingwin po prostu ten inus z ciebie chodzi. Wszystko. Wielkie dzięki za oglądnięcie. E, mam nadzieję, że taka zajawka się podobało. No i co? Do następnego filmu. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Bartek. Cześć.